Cześć. Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania o zaginięciu Karen Ristewski, o sprawie, która toczyła się kilka lat temu w Australii. Tam była dość nagłośniona i długo budziła zainteresowanie i emocje. Historia zaczęła się na przedmieściach Melbourne w eleganckiej okolicy Avondale Heights. Tam w pięknym domu przy Oakley Drive nr 23 mieszkali Państwo Bors i Karen Ristewski. Małżeństwo z 27-letnim Stażem. Wraz z nimi mieszkała ich 21-letnia córka Sara. Dzień 29 czerwca 2016 roku, środa, najprawdopodobniej zaczął się dla członków rodziny całkiem typowo. Sara wyszła z domu do pracy krótko po ósmej, pojechała na oddalony o 6 km przystanek Muni Ponds i tam w okolicach 8.30 złapała tramwaj do centrum Melbourne. Rodzice natomiast zajęli się swoimi sprawami. 47-letnia wówczas karen i 52-letni Ristewscy prowadzili butik Bella Blue z elegancką odzieżą damską szytą według własnych projektów. Butik mieścił się w centrum handlowym Water Gardens, 15 czy 16 minut jazdy samochodem z ich domu. Dla karen marka Bella Blue projektowanie ubrań i sam butik były prawdziwą pasją. Sama projektowała ubrania i codziennie była na miejscu w butiku, doglądając tam interesu i pracownic, a częściowo też obsługując klientki. Bors pomagał w zakresie zaopatrzenia czy zamówień, ale generalnie nie bywał na co dzień w sklepie. Państwo Ristewski przez lata trwania swojego związku podjęli kilka przedsięwzięć biznesowych związanych z branżą odzieżową. Zaczęło się nawet wcześniej, kiedy Bors wraz z bratem założył firmę zajmującą się prasowaniem tkanin i odzieży. Było to w 1985 roku, rok później poznał Karen, a trzy lata później w 1988 zamknął tę pierwszą działalność i otworzył firmę produkującą ubrania jeansowe. To przedsięwzięcie szło całkiem nieźle i pozwoliło Borsowi i Karen na dość wystawne życie. W 1989 roku sformalizowali oni swój związek i wzięli ślub, a w 1994 kupili działkę w Avondale Heights i zbudowali tam swój piękny dom, wyceniany na ponad milion dolarów. W roku 1995 urodziła się jedyna córka Borsa i Karen, Sara. W roku 2000 para założyła hurtownię odzieżową, jednocześnie likwidując firmę szyjącą z jeansu, a w 2009 otworzyli firmę pod nazwą Bella Blue. W 2013 roku zamknęli hurtownię i skupili się na rozwoju Bella Blue. Firmowy butik funkcjonował w centrum handlowym Water Gardens. W 2015 roku Karen i Bors otworzyli natomiast drugi sklep pod tą samą marką, usiłując zapoczątkować sieć. Jednak punkt w drugiej lokalizacji w Broad Meadows się nie przyjął i został przez małżonków zamknięty rok później, na początku 2016 roku. I po tym krótkim opisie przeszłości rodziny Ristewskiej znaleźliśmy się w punkcie wyjścia tej historii czyli Wczesną australijską zimą 2016 roku, konkretnie 29 czerwca, kiedy rano Karen usiadła z iPadem, przejrzała różne strony internetowe, odpisała dostawcy ubrań dla Bella Blue i zajęła się tworzeniem jednego z nowych projektów. Jej mąż Bors miał jednak zamiar przedyskutować z żoną funkcjonowanie ich biznesu. Butik w Watergardens działał na granicy rentowności, i mężczyzna uważał, że trzeba coś z tym zrobić. Dla Karen Butik był zarazem pracą, jak i pasją, więc nie chciała słyszeć o zamknięciu działalności. Bors miał jednak pretensje, że w sytuacji, kiedy interes nie szedł zbyt dobrze, żona dysponowała gotówką z kasy i w miarę potrzeb zabierała część utargu na swoje wydatki. Nie znamy przebiegu tej dyskusji, ale Karen miała się poważnie zirytować. Stwierdziła, że musi przejść się, żeby oczyścić umysł. I było to dość typowe dla niej, że kiedy czuła się zdenerwowana czy zestresowana, wychodziła na dłuższe spacery, które ją uspokajały, pozwalały przemyśleć parę spraw i wrócić z nową energią i nowymi pomysłami. I wyszła około 10 rano. Jednak mijał czas, godzina, dwie, a ona nie wracała. Bors założył, że poszła prosto do butiku i zajął się swoimi sprawami. Ze względu na niezbyt dobrą, tak naprawdę ostatnio, stabilność finansową rodziny, dorabiał jako kierowca Ubera. Wziął kilka popołudniowych kursów, próbował w międzyczasie dzwonić do Karen, ale jej telefon był wyłączony. Około 18.30 do domu wróciła 21-letnia Sara. Dziewczyna nieco się zdziwiła, że mamy nie było w domu, bo rodzina miała plany, żeby wyjść wieczorem do dziadków. Ojciec wyjaśnił jej, że się pokłócili i że Karen wyszła na spacer, a później nie odzywała się ani nie wróciła. Zakładał, że była po prostu nadal w butiku. Butik był otwarty do godziny 21. Bors zabrał Sarę na kolację do jego rodziców, tak jak było umówione już wcześniej. Rodzice też byli zdziwieni, dlaczego Karen nie przyszła z nimi, ale usłyszeli, że została w butiku do wieczora. Trudno powiedzieć, czy mąż i córka Karen rzeczywiście byli wówczas co do tego przekonani, czy po prostu nie chcieli niepokoić niepotrzebnie dziadków. Jednak gdy Bors i Sara wrócili do domu, Karen nadal tam nie było. Jej telefon cały czas nie odpowiadał, był najwyraźniej cały czas wyłączony, no i ojciec i córka zaczęli się poważnie martwić. Dziewczyna pisała i dzwoniła do znajomych matki, pytając, czy ktoś ją widział, czy ktoś coś wiedział, ale nikt nie udzielił jej żadnych informacji. Co gorsza, pracownica obsługująca tamtego dnia Butik Bella Blue powiedziała, że szefowa w ogóle nie pojawiła się na miejscu przez cały dzień, więc to miejsce, gdzie w normalnych warunkach Karen zapewne by się znalazła, trzeba było wykluczyć. Wieczorem było nieprzyjemnie, deszczowo. Bliscy czekali, aż Karen otworzy drzwi i wróci do domu, ale to nie nastąpiło. Następnego ranka, 30 czerwca 2016 roku, Bors i Sara poszli zgłosić zaginięcie Karen Ristewski na policji. Przedstawili sytuację tak, jak opowiedziałem wcześniej, podkreślając, że wyjście z domu było sprowokowane przez kłótnię. Może mogło to zaważyć na odbiorze zgłoszenia na policji, w każdym razie Bors i Sara poczuli się wyraźnie zlekceważeni, dyżurny policjant miał być dla nich niegrzeczny i nie chciał nawet przyjąć zgłoszenia. Wyglądało raczej na to, że chciał ich zbyć, stwierdzając, że jak Karen nie wróci do południa, to państwo zadzwonią i tak dalej. W końcu jednak zgłoszenie zostało przyjęte, a prace policji ruszyły. Policjanci pojawili się w domu, działali też w jego okolicy, rozmawiali z sąsiadami. Sara rozwieszała plakaty w dzielnicy, pomagały jej w tym ciotki. Policja również publicznie poinformowała o poszukiwaniach zaginionej Karen Ristewski. Opisano Karen jako drobną kobietę o szczupłej sylwetce i 160 cm wzrostu, z brązowymi włosami sięgającymi ramion. Według zeznań córki i męża, Karen ostatnio była widziana w czarnej kurtce i czarnych, obcisłych jeansach, Z domu zabrała niewielką torebkę w kolorze złotym. Określono, że typowe dla niej były częste wizyty w obszarze Taylor's Lakes, gdzie znajdowało się centrum handlowe, w którym prowadziła butik. Zaginięcie, które z początku policjant miał usiłować zlekceważyć, szybko okazało się niepokojące. W kolejnych dniach policjanci ustalili, że od czasu wyjścia z domu 29 czerwca około 10.00 Karen nie dokonała żadnych transakcji kartą ani żadnych wypłat ze swojego konta bankowego, a jej telefon komórkowy był cały czas wyłączony, przez co nie można było go namierzyć. Zgodnie z twierdzeniem Borsa, Karen miała mieć przy sobie 850 dolarów w gotówce, prawdopodobnie chodziło o kwotę pobraną z kasy butiku. Szczegółowe przesłuchanie męża zaginionej miało miejsce 8 lipca, jednak jego szczegóły nie przedostały się do prasy. Policjanci zajęli się też przeszukaniem domu państwa Rystewskich w poszukiwaniu wskazówek, co rzeczywiście stało się z zaginioną Karen. Do analizy został zabezpieczony sprzęt elektroniczny, komputery i iPady rodziny. Również dwa samochody należące do małżonków zostały odholowane do analizy przez policyjnych techników. W dniu zaginięcia 29 czerwca samochód Karen, czyli czarny Mercedes SLK z 2004 roku, został w domu. Wobec tego przyjęto, że kobieta musiała oddalić się od domu pieszo, przynajmniej na pewną odległość, mogła wyjść z przodu domu czy przez garaż, co w okolicy drogich nieruchomości z pewnością zostałoby zauważone przez kamery przeddomowych monitoringów. Policjanci chodzili więc od domu do domu, prosząc o zabezpieczenie i przekazanie nagrań z kamer. Nie natknęli się na żadnego świadka, który widziałby Karen w dniu jej zaginięcia, ani rano, ani później. Wobec tego sprawdzenia wymagała też taka wersja, że kobieta wyszła z domu przez taras z tyłu, skąd było bezpośrednie przejście do terenów nad rzeką Merriburnong. Karen zresztą bardzo często spacerowała tą ścieżką wzdłuż rzeki, więc była to wersja też prawdopodobna. Wszelkie zbiorniki wodne czy rzeki zawsze są podejrzane przy zaginięciach, więc i ta rzeka płynąca za domem została dwukrotnie przeszukana dokładnie przez policję. Największe przeszukania odbyły się 13 lipca. Wtedy wyspecjalizowana jednostka przeszukiwała rzekę z łodzi, a policję wspierali ochotnicy z państwowych służb ratunkowych. Było to około 20 ochotników, część z nich jeździła na motorach. Ochotnicy byli z organizacji SES State Emergency Services i jest to organizacja w Australii, która bazuje na cywilnych ochotnikach, którzy przechodzą profesjonalne, specjalistyczne szkolenia i ze względu na posiadaną dodatkową wiedzę, przeszkolenie, pomagają w różnych sytuacjach kryzysowych. Jest to takie w sumie dosyć interesujące rozwiązanie. Zadaniem tych ochotników było głównie przeszukanie brzegów rzeki Mary gdzie w wysokich trawach i w krzakach mogły znaleźć się rzeczy osobiste Karen, telefon, złota torebka marki Coach czy jej portfel. Poszukiwania jednak nie przyniosły żadnych rezultatów. Policjanci zorganizowali nawet punkt informacyjny o sprawie przy domu rodziny przy Oakley Drive, gdzie postawili manekin prezentujący ubrania i torebkę, jakie miała mieć na sobie Karen w czasie, kiedy wyszła z domu i zaginęła bez śladu. Miało to ewentualnie wspomóc pamięć potencjalnych świadków, którzy mogli minąć Karen w dniu jej zaginięcia, ale i to nie przyniosło zgłoszeń, które by do czegoś doprowadziły. 14 lipca rodzina zaginionej Karen zorganizowała spotkanie z przedstawicielami mediów, głównie celem nagłośnienia sprawy. Ciotka Karen, Patricia Gray, u boku Borsa i 21-letniej Sary, publicznie apelowała o zgłoszenia w sprawie zaginięcia Karen, podkreślając, że dwa tygodnie, jakie minęły od niej zniknięcia, były dla rodziny katorgą i że rodzina w zasadzie nie ma żadnych informacji o tym, co mogło się stać. Konferencja przybrała nieoczekiwany obrót, kiedy Bors został wprost zapytany przez reportera Channel 7, czy zabił swoją żonę. Nie odpowiedział, tylko spojrzał na reportera z wyrazem twarzy trudnym do opisania i określenia, jakby z wyrzutem, jakby był zszokowany takim bezpośrednim zarzutem, takim pytaniem. I po tym pytaniu zareagowała ciotka, pani Grey, mówiąc, że takie sugestie były naprawdę nieodpowiednie w tamtej chwili, że były nie na miejscu i rodzina natychmiast przerwała konferencję prasową, a Bors z zapłakaną córką odeszli czym prędzej do samochodu. Następnego dnia po konferencji rodziny policja ujawniła, że mimo przejrzenia dziesiątek godzin nagrań z kamer w sąsiedztwie domu państwa Ristewskich, nie udało im się odnaleźć żadnego, na którym widoczny byłby moment wyjścia karen z domu, czy choćby jej przejście w zasięgu wzroku kamery. Monitoring w domu państwa Ristewskich w czasie zaginięcia karen nie działał, według borsa kamery miały nie działać już od 5 czy 6 miesięcy. Stanowisko policji wskazywało, że zniknięcie pani Ristewskiej było nadal traktowane jako dochodzenie w sprawie zaginionej osoby, ale Potwierdzali, że istniały bardzo poważne obawy o jej życie. Jak to zwykle bywa przy głośniejszych sprawach medialnych, wkrótce na jaw zaczęły wychodzić też sprawy rodzinne, takie jakieś rodzinne pranie brudów. W tym przypadku były to doniesienia najpierw związane głównie z sytuacją finansową rodziny. Media donosiły, że państwo ristewscy znajdowali się w tragicznej sytuacji finansowej. Kredyt na ich dom w Avondale Heights był dwukrotnie refinansowany w 2013 roku za pomocą pożyczek o łącznej wartości 750 000 dolarów. Do 30 czerwca 2016 roku parze udało się spłacić tylko 8 000 dolarów kapitału pożyczek. Małżonkowie mieli również kilka innych pożyczek i zadłużenie na karcie kredytowej w wysokości ponad 80 000 dolarów nie spłacili zaległości czynszowych za oddział butików Broadmeadows, który zamknęli na początku 2016 roku. Istniała więc teza, że Karen zniknęła celowo, żeby uciec przed tymi przytłaczającymi kłopotami finansowymi i kiepskimi perspektywami jej ukochanego biznesu. Jednocześnie ujawniono, że pod koniec 2015 roku Karen otrzymała część z 360 tysięcy dolarów spadku po swoim ojcu, a to mogło wskazywać, że mogła mieć fundusze, które, no nie uratowałyby sytuacji jej rodziny, ale mogły pozwolić jej na samodzielny nowy start z dala od rodziny. Media australijskie żyły sprawą Karen, ale od policji docierało niewiele informacji. Tabloidy skupiały się na jej bliskich i znajomych, spośród których wielu opisywało Karen jako wyjątkowo dobrą, ciepłą, wesołą i szczodrą osobę, która bardzo kochała swoją rodzinę i przyjaciół. W końcu niespodziewanie w sprawie pojawił się dziwny i w sumie dość żenujący wątek. W sierpniu w centrum uwagi mediów znalazł się 32-letni Anthony Rickard, syn Borsa z poprzedniego związku. Antony urodził się, kiedy Bors miał 20 lat. Najwyraźniej nie był wtedy jeszcze gotowy na rolę ojca, płacił alimenty, ale nawet nie zamieszkał z matką chłopca i zostawił go pod jej opieką. Dwa lata później poznał Karen i to z nią związał swoje losy. Antony pomieszkiwał w domu państwa Ristewskich między 2000 a 2006 rokiem. Wówczas jako piętnastolatek uciekł do ojca po konflikcie z matką i został w domu przy Oakley Drive na 6 lat, zajmował tam jedną z pięciu sypialni. Jego mieszkanie u ojca miało być przerywane, gdy Bors starał się wyrzucić go z domu ze względu na jego zachowanie i skłonności do używek. Kiedy Antony miał 21 lat, wyprowadził się od Ristewskich na dobre. W 2016 roku sam był ojcem dwójki dzieci, ale nie miał ustabilizowanego życia. Niedawno odbywał karę więzienia za napaść. Sam przyznawał też, że był uzależniony od narkotyków. W kontekście zaginięcia Karen media zaczęły rozpisywać się o Antonim po tym, jak dziennikarze The Australian dotarli do jego zeznań, które złożył na policji 22 lipca. Twierdził, że małżeństwo Ristewskich było burzliwe i że Karen planowała opuścić męża. Według niego utrzymywali oni fikcję małżeństwa ze względu na sprawy finansowe i dobro ich córki, ale Karen była zdecydowana odejść krótko po 21 urodzinach Sary. Anton powiedział policji, że rozmawiał z karen dwa tygodnie przed jej zniknięciem i rozmawiał w sprawie długotrwałego konfliktu rodzinnego. Natomiast po rozmowie wysłał jej jeszcze wiadomość tekstową, w której groził, że się zabije. I zastanawiał się, czy te interakcje nie miały wpływu na jej decyzję o ucieczce. Z tego, co zawarł w zeznaniach i z jego niekoniecznie zrozumiałych, ale dość wulgarnych i bezpośrednich postów, jakie w sierpniu zamieszczał na Facebooku, można było zrozumieć, że chodziło mu o romans, jaki miał mieć z Karen w czasie, kiedy mieszkał w domu ojca jeszcze jako nastolatek. Twierdził, że macocha była jedyną osobą, która okazała mu w życiu prawdziwą miłość, jego jedyną prawdziwie bratnią duszą i że zamierzała być z nim po tym, jak opuści jego ojca. Zapytany wprost, czy ją zabił, Antoni przyznał, że nie miał alibi na 29 czerwca, dzień zniknięcia pani Rystewski, ale zaprzeczył, że miałby ją skrzywdzić. Twierdzenia Antoniego wzbudziły pewną sensację, natomiast nikt z krewnych czy znajomych rodziny nie potwierdził jego rewelacji, a jakiś czas później wyszło na jaw, że prawdopodobnie po prostu chciał sprzedać swoją historię telewizji. Kanał 9 podawał, że Antoni żądał za wywiad 200 tysięcy dolarów, których nie otrzymał i wywiad nie miał miejsca. Pojawienie się twierdzeń Antoniego w przestrzeni publicznej spowodowało jednak, że teoria o celowej ucieczce Karen i jej ukrywaniu się przed rodziną zyskała kolejny argument na plus. Jeśli rzeczywiście Pasierb szantażował ją psychicznie, groził samobójstwem i chciał rozmawiać z Borsem o rzekomym romansie między nim a Karen, kobieta była pod dodatkową presją i mogło to sprawić, że chciała odejść, nim problemy te rozwiną się w większą awanturę. No i istotnie, zniknęła krótko po 21 urodzinach córki, które Sara obchodziła w maju. Na tamtym etapie w sprawie, w medialnej dyskusji przewijały się inne teorie o tym, co spotkało kobietę, a inni członkowie jej rodziny także chętnie wypowiadali się w mediach. W rozmowach z krewnymi Bors rzekomo spekulował, że jego żona mogła zostać uprowadzona i było to w jego mniemaniu najbardziej wiarygodne wyjaśnienie jej zniknięcia. Jego starszy brat, Wasz który wydaje się, że miał bardzo duże parcie na szkło i koniecznie chciał zwracać na siebie uwagę, wiele razy dawał temu wyraz, pojawiał się w mediach i przedstawiał swoje wyjaśnienie, mówiąc, że wierzył, że Karen zorganizowała własne zniknięcie. Jako, że w związku ze swoją pracą podróżowała wielokrotnie do Stanów Zjednoczonych i do Chin, według niego prawdopodobnie uciekła za granicę na fałszywym paszporcie. I było to po tym, jak napięcia między jej pasierbem, jej mężem a nią samą osiągnęły punkt krytyczny. Vasco stwierdził pod koniec sierpnia, że według niego Karen nigdy nie wróci, ale jednocześnie, za pośrednictwem telewizji, zaapelował do niej, że jeśli nie chce rozmawiać z mężem, niech da znać jemu albo jego żonie, że żyje i że sobie radzi. Nowe wskazówki w sprawie Karen Ristewski zostały ujawnione opinii publicznej prawie dwa miesiące po jej zniknięciu. O tych przełomowych dla śledztwa informacjach doniósł The Herald Sun w dniu 27 sierpnia 2016 roku. Według ustaleń dziennika, 29 czerwca, w dniu w którym zniknęła Karen, jej telefon komórkowy został wykryty przez wieże nadawcze na autostradzie Calder, biegnącej na północny zachód od Melbourne. Lokalizacja logowania znajdowała się w pobliżu miasteczka Gisborne, około 40 km na północny zachód od jej domu na Oakley Drive. Inna wieża odnotowała również logowanie telefonu jej męża, Borsa, na tej samej autostradzie, ale kawałek wcześniej, w pobliżu Diggers' Rest, około 20 km bliżej domu, ale w tym samym kierunku. Według informacji dziennika pozyskane przez policję dane wskazywały również, że telefon pana Ristewskiego był wyłączony przez dwie godziny tamtego dnia, mniej więcej między godziną jedenastą a trzynastą. Herald Sun donosił także, że Bors Ristewski nie był spójny w zeznaniach co do jego ruchów i działań w dniu zaginięcia żony. Dopiero w czasie dodatkowych zeznań składanych 4 lipca przyznał, że niedługo po tym jak Karen wyszła z domu po raz ostatni, jeździł jej samochodem. Według gazety powiedział policji, że wcześniej zapomniał o tym wspomnieć. Bors zeznał, że wyjechał około 10:30, czyli jakieś pół godziny po wyjściu Karen z domu i prowadził Mercedesa żony autostradą Calder. Nie miał konkretnego celu tej jazdy. Bo jechał, żeby sprawdzić niedziałający wskaźnik poziomu paliwa w samochodzie, i miał jeździć na tyle długo, że wjechał na wybój na drodze, który sprawił, że wskaźnik się samoczynnie odblokował i usterka zniknęła. Następnie wrócił do domu około południa. Okazuje się jednak, że to nie mogło być w pełni prawdą. Model Mercedesa, którym jeździła Karen, Miał co prawda powtarzającą się wadę fabryczną związaną z wskaźnikiem poziomu paliwa, i firma nawet wzywała właścicieli na akcję serwisową, żeby tę usterkę wyeliminować. Jednak w tym modelu wskaźnik oparty był o elektronikę, a więc nie była to usterka mechaniczna, którą mogło naprawić najechanie na wybój. Więc kiedy w zeznaniach bliskiej osoby pojawiają się tego typu niby niewielkie przekłamania, jest to oczywiście od razu wątek bardzo podejrzany. I opinia publiczna od razu też zaczęła skupiać się na ewentualnym udziale Borsa Ristewskiego w zaginięciu jego żony. Następnie, w ślad za ustaleniami, których policja nie podawała do publicznej wiadomości, w drugiej połowie 2016 roku poszukiwania zostały skoncentrowane na wiejskich terenach w pobliżu autostrady Kalder. Po tym, gdy ktoś z mieszkańców Tullern Vale zgłosił, że widział szwagra zaginionej kobiety, Wasko Kręcącego się przy opuszczonej, spalonej restauracji w miasteczku. W dniach 19 i 20 grudnia, w odpowiedzi na to zgłoszenie, miały miejsce największe i, zgodnie z ówczesną deklaracją policji, najbardziej istotne poszukiwania terenowe w sprawie zaginięcia Karen. Policjanci wraz z zespołami psów tropiących, psów zwłokowych i w asyście 75 ochotników z SIS. Przeczesali tereny wiejskie po obu stronach Black Hill Road, w miejscowości Tullern Vale właśnie. Ekipy poszukiwawcze przeszukały zarośla, zagajniki, pola i strumyki, a nawet osuszyli tamę w okolicy. Zebrali materiały, mogące stanowić dowody w sprawie karen, ale nie zostało podane do wiadomości publicznej, czym konkretnie te materiały były, ani czy oznaczały jakikolwiek postęp w poszukiwaniach. Był 20 lutego 2017 roku, kiedy media obiegła informacja, że w buszu w okolicy Mount Macedon, na północny zachód od Melbourne, znaleziono ludzkie szczątki w stanie znacznego rozkładu. Tego dnia dwóch braci, wykonawców robót ogrodniczych, miało za zadanie zatrucie sosen rosnących w parku regionalnym Macedon. Około 12.15 byli w parku, około 66 metrów od Loch Road, wiercąc w pniu sosny, kiedy poczuli dziwny, nieprzyjemny zapach. Zbliżyli się do miejsca, skąd docierał. Tam na ziemi leżały obok siebie dwie duże kłody. Pomiędzy nimi robotnicy zaobserwowali nienaturalnie wyglądający gąszcz gałęzi, ściółki i patyków, z pomiędzy których wystawała ludzka stopa. Zauważyli też fragment czaszki. Bracia natychmiast zadzwonili na policję. O godzinie 12.30 policja przyjęła informację o znalezieniu leśnego grobu nieznanej jeszcze ofiary. Policjanci wraz z ekipą techniczną przybyli we wskazane miejsce w pobliżu skrzyżowania leśnych dróg Loch i Salisbury na skraju Parku Regionalnego Macedon. Zabezpieczyli i zbadali teren, szczątki zabrali do badań kryminalistycznych w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby i przyczyny jej śmierci. Zmarła osoba była w pełni ubrana, brakowało jedynie skarpet i obuwia. Na tamtym etapie nie było możliwości ocenić, czy była to Karen Ristewski, gdyż szczątki były już mocno rozłożone i częściowo zeszkieletowane. Miejsce, gdzie je znaleziono, było gęsto zarośnięte, ale było przy leśnej ścieżce w pełni przyjezdnej samochodem. Nie była to droga szczególnie często, jakoś masowo uczęszczana przez spacerowiczów, ale jednak lokalni mieszkańcy spacerowali tam czy jeździli na rowerze. Szczątki znaleziono też jedynie kilkaset metrów od najbliższych domów. Nie było to więc w bardzo odległym, dzikim terenie. Mimo to nikt nie znalazł szczątków leżących w tym leśnym grobie przez 8 miesięcy od zaginięcia Karen, a i tak ich znalezienie było właściwie wynikiem przypadku. Tożsamość zmarłej osoby została potwierdzona już następnego dnia w oparciu o dane stomatologiczne, które pozwoliły formalnie zidentyfikować szczątki jako szczątki Karen Ristewski. Podczas sekcji zwłok przeprowadzonej tego samego dnia, 21 lutego, nie udało się stwierdzić przyczyny śmierci. Zauważono, że kość gnykowa zmarłej była niekompletna, a do złamania kości gnykowej dochodzi bardzo rzadko. Najczęściej jej złamanie jest efektem duszenia. Jednak ze względu na rozkład i degradację zwłok nie było możliwe ustalenie, czy było to spowodowane urazem przedśmiertnym, urazem pośmiertnym. Czy aktywnością drapieżników żarujących na ciele? Policja o swoich ustaleniach poinformowała oficjalnie najpierw rodzinę Karen, a później media. Nie było już wątpliwości, że Karen Ristewski już nigdy nie wróci do domu. Jednak wątpliwości co do tego, co dokładnie ją spotkało, nadal nie zostały rozwiane. Oczywiście podejrzenia wszystkich zainteresowanych sprawą skupiały się na mężu Karen, który odmawiał już wówczas współpracy z policją. I komunikował się ze śledczymi i mediami wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela prawnego. Kilka godzin po tym, jak policja ogłosiła, że znaleziono szczątki karen w parku Macedon, prawnik pana Ristewskiego podjął nietypowy krok, przyznając w rozmowie z mediami, że jego klient był podejrzanym numer jeden w sprawie morderstwa żony. Powiedział jednocześnie, że jego klient nie miał nic wspólnego ze zniknięciem i spowodowaniem śmierci pani Ristewski. Tuż po tym, jak pojawiły się wieści o znalezionych szczątkach w parku Macedon, w mediach rozniosła się informacja o zgłoszeniu na policję w Gisborne, którego miesiąc czy dwa wcześniej dokonał przypadkowy świadek, pan Gary Solt. Pan Solt odwoził znajomych późnym wieczorem po imprezie i wracał z ich domu przez leśne drogi parku Macedon. Było blisko północy, kiedy w świetle jego reflektorów niespodziewanie pojawił się ciemno ubrany człowiek wychodzący z lasu z łopatą. Gary mijając go opuścił szybę i żartobliwie rzucił w kierunku nieznajomego, gdzie zakopałeś ciało, koleś. Miał to być żart, ale nieznajomy facet spojrzał i nic nie powiedział. Po prostu patrzył na Garego z kamienną twarzą, bez wyrazu. Kierowca poczuł się tak niekomfortowo, że szybko podniósł szybę i czym prędzej odjechał. Widział jeszcze, że nieznajomy nie poszedł dalej drogą, tylko po prostu odwrócił się i odszedł z powrotem w krzaki. Gary to duży facet, którego niełatwo było przestraszyć, ale pomyślał, że to było przerażające doświadczenie. Takie niecodzienne, dziwne i takie powodujące dreszcze. Kiedy opowiedział tę historię przyjaciołom, nakłonili go, żeby na wszelki wypadek zgłosił sprawę na policję. Data tego spotkania z nieznajomym w lesie nie została ujawniona publicznie, ale według krążących w okolicy plotek miało to być w grudniu. Dodatkowo jeden lokalny mieszkaniec, Ian Flannery, powiedział dziennikarzom rozpytującym o miejsce ujawnienia zwłok, że idąc ścieżką przez las odnotował zjełczały odór w okolicach sierpnia ubiegłego roku. Pogrzeb Karen odbył się 6 marca 2017 roku na cmentarzu w Esedon, dzielnicy Melbourne. Sara prowadziła procesję pogrzebową niosąc zdjęcie matki, a Bors wraz z innymi krewnymi niósł trumnę żony. Na tę okoliczność znów uaktywnił się Antony, który napisał na Facebooku, że nie był w stanie iść na pogrzeb z przyczyn, których sam nie umiał zrozumieć, i zaapelował do ojca, żeby zachował się jak mężczyzna i przestał zadawać ból rodzinie karen. Po stwierdzeniu śmierci karen i ukrycia jej zwłok, śledztwo obrało formalnie charakter dochodzenia w sprawie morderstwa. Coraz więcej szczegółów sprawy przenikało do mediów. Według Herald Sun, policja zabezpieczyła do badania łopatę z domu Ristewskich, która według analizy laboratoryjnej nosiła ślady ziemi z dwóch źródeł. W tym jeden typ gleby był zgodny z próbkami ziemi pobranymi w lesie przy miejscu znalezienia ciała kobiety. Ujawnione zostały nagrania z kamer monitoringów z dnia 29 czerwca, kiedy zaginęła Karen. Nagrania w kilku punktach na drodze z Avondale Heights w kierunku parku Macedon, na których było widać czarnego Mercedesa, jak ten, który należał do zaginionej kobiety. Ze względu na jakość nagrań nie dało się zidentyfikować kierowcy, ale była to kolejna wskazówka w sprawie. Zakładano, że Karen leżała martwa w bagażniku swojego własnego auta. Jednak, mimo coraz większej ilości wskazówek, długo nie było żadnego aresztowania. W czerwcu, kiedy zbliżała się rocznica zaginięcia Karen, miało miejsce dość dziwne wydarzenie. Reporterzy kanału 9, którzy pojechali na miejsce, gdzie sprawca ukrył ciało Karen w parku Macedon, niespodziewanie spotkali tam na miejscu brata Borsa, Wasko Ristewskiego. Gdy ich zobaczył, Wasko przeklął, a później oddalił się bez słowa, nie reagował na prośby o rozmowę i odjechał. Reporterzy znaleźli ślady grzebania w ziemi przy kłodach. Zastanawiali się, czy wasko je zrobił i czego mógł szukać w tamtym miejscu. No i w ogóle skąd mógł dokładnie wiedzieć, gdzie leśny grób się znajdował, ale on sam nigdy nie odniósł się do sprawy. Również w czerwcu policja wyjawiła, że jeden z iPadów zabezpieczonych w domu państwa Ristewskich Zawierał historię wyszukiwania podejrzanych haseł dotyczących tego, jak policja może zidentyfikować ślady krwi, albo jak może śledzić telefony komórkowe oraz jak usunąć historię lokalizacji telefonu. Cały czas na zadawane przez media pytania o to, czy Bors Ristewski był nadal podejrzany o zabójstwo żony, rzecznicy policji zawsze odpowiadali twierdząco. Aż nadszedł dzień, kiedy Bors Ristewski został w końcu aresztowany. Zatrzymanie miało miejsce 13 grudnia 2017 roku o 7:20 rano. O 10:00 przedstawiono mu zarzut samottowania żony. Prawnik pana Ristewskiego oświadczył, że jego klient nie przyznaje się do winy. Bors został w areszcie do czasu rozpoczęcia procesu przeciwko niemu. Zgodnie z australijskim prawem najpierw toczyły się procedury przedprocesowe, w ramach których sąd miał określić, czy dowody oskarżenia są wystarczające do przeprowadzenia pełnego procesu i sformułowania zarzutu. Przesłuchania w ramach tych procedur zostały przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2018 roku. Uwagę mediów zwróciła przede wszystkim Sara, córka Borsa, która pojawiła się na przesłuchaniu. I wypowiadała się o swoim ojcu w bardzo ciepłych słowach, podkreślając, jak bardzo dobrym był ojcem i mężem i jak ich rodzina była zżyta i kochająca. Powiedziała, że rodzice często kłócili się w temacie pieniędzy i interesów, ale to jej matka była bardziej porywcza i miała tendencję do podnoszenia głosu w kłótniach, a jej tata zawsze był tym spokojnym, który łagodził sytuację. Po zakończeniu przesłuchań przedprocesowych Bors nie przyznał się do morderstwa, a sąd zdecydował o przeprowadzeniu pełnego procesu. W dniu 10 września 2018 roku jego prawnik złożył prokuraturze pisemną ofertę ugodowego przyznania się do zabójstwa zamiast do morderstwa w zamian za łagodniejszy wyrok. Oferta została odrzucona, ponieważ Bors Rystewski odmówił ujawnienia, jak i dlaczego zabił swoją żonę. W grudniu zapadła decyzja, że proces przewidziany na 5 tygodni rozpocznie się w marcu 2019 roku. Na starcie procesu 13 marca sędzia prowadzący sprawę zdecydował, że materiał oskarżenia nie wystarczy do udowodnienia, że Bors pozbawiając żonę życia działał z zamiarem morderstwa i zmienił kwalifikację oskarżenia na zarzut zabójstwa. Było to oczywiście jak najbardziej po myśli Borsa, Ristewskiego i jego obrońców, więc kiedy sprawa została wznowiona tego samego dnia kilka godzin później, prokuratura nie ogłosiła zamiaru zakwestionowania orzeczenia sędziego, złożyła zgodnie akt oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci i Bors-Ristewski natychmiast się przyznał. Ustalenie werdyktu było jednak trudne, bo Bors nigdy nie wyjawił okoliczności, w jakich jego żona straciła życie, co nie pozwoliło na ocenę celowości czy brutalności jego działań. Sąd ustalił przebieg zdarzeń w następujący sposób: Na podstawie nagrań z kamer monitoringu, danych telefonii komórkowej i logowań telefonów do stacji bazowych oraz różnych zeznań złożonych przez wielu świadków, Sąd uznał, że Bors zabił Karen w swoim domu między 8:58 a 10:43 rano 29 czerwca 2016 roku. O godzinie 8:58 miała miejsce ostatnia aktywność Karen na WhatsAppie w jej telefonie komórkowym, a o 10:44 telefony komórkowe małżonków opuściły obszar ulicy Oakley Drive. W bardzo krótkim czasie od zabicia Karen, Bors umieścił jej ciało w bagażniku jej własnego samochodu, a potem wyjechał z domu w poszukiwaniu miejsca na pozbycie się zwłok. Te poszukiwania ostatecznie doprowadziły go do odosobnionego buszu na Loch Road w parku Macedon. Krótko po rozpoczęciu jazdy, Bors wyłączył telefon komórkowy, aby uniknąć śledzenia czy wykrycia. Nieco później telefon komórkowy Karen również został wyłączony. Tudzież przełączony w tryb samolotowy lub wyczerpała się bateria. Na pewnym etapie mężczyzna pozbył się telefonu, torebki i portfela Karen, przedmiotów tych nigdy nie udało się odnaleźć. Po przybyciu na Loch Road w parku regionalnym Macedon, Bors wyciągnął z bagażnika ciało Karen i porzucił je w odosobnionym i odległym miejscu. Ukrył ciało między kłodami, podpatykami i listowiem na tyle skutecznie, że nie zostało odkryte przez kolejne 8 miesięcy. Następnie Boris wrócił na Oakley Drive, aktywując telefon komórkowy dopiero po dotarciu do Taylor Park o 12.51, w domu był około 13.03. W następnych dniach, a nawet miesiącach i latach. Tkał sieć kłamstw, okłamując nie tylko swoją córkę, ale dalszą rodzinę, przyjaciół, policję, a nawet opinię publiczną na konferencji prasowej zorganizowanej przez Policyjny Oddział do Spraw Osób Zaginionych. Kiedy ciało Karen zostało wreszcie znalezione po ośmiu miesiącach i zapewniono jej należyty pogrzeb i pochówek, Bors niósł trumnę żony, grając rolę niewinnego pogrążonego w żałobie wdowca. Sposób, w jaki Bors zwodził wszystkich i brnął w kłamstwa w sprawie losu jego żony, a przede wszystkim sposób, w jaki porzucił jej ciało, by niszczało w lesie, zasługiwały na potępienie. Jednak znaczna część dowodów przedstawionych przez prokuraturę miała charakter jedynie poszlakowy. Telefon Borsa i telefon Karen logowały się do sieci z obszaru autostrady Calder. Calder Freeway to najbardziej bezpośrednia trasa z Avondale Heights do Mount Macedon, ale nie było możliwości udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że Bors dojechał tamtego dnia do Loch Road, że wyniósł i porzucił tam ciało. Prokuratura przywołała świadectwa ekspertów, którzy analizowali zdjęcia z monitoringów i poświadczali, że kierowca czarnego Mercedesa, uchwyconego na nagraniach, miał cechy w dużej mierze zgodne z Borsem Ristewskim, ale nie była to żadna niepodważalna identyfikacja. Co też bardzo istotne, nie było możliwości przybliżyć okoliczności śmierci Karen. Córka Karen Sara nie wystąpiła u boku rodziny matki jako osoba pokrzywdzona w procesie, a wręcz przeciwnie, ponownie wygłosiła mowę pochwalną na cześć jej ojca, stwierdzając też, że między jej rodzicami była miłość tak wielka, że sama miała nadzieję kiedyś w życiu takiej zaznać. Było tak, pomimo że w trakcie procesu została ujawniona jako dowód nagrana za sprawą policyjnego podsłuchu rozmowa między Sarą a jej ojcem, podczas której dziewczyna wypytywała o prawdę na temat tamtego dnia i tego, dlaczego ojciec wyłączył telefon i jeździł po autostradzie przez dwie godziny, a on nie miał na to żadnej sensownej odpowiedzi. Wyrok ogłoszony został 18 kwietnia 2019 roku. Bors został skazany za zabójstwo żony na 9 lat więzienia, z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 6. Jako, że spędził w areszcie 491 dni, co zaliczało się na poczet wykonywanej kary, mógłby wyjść na wolność po 4 latach i pół roku. Chociaż górny limit kary za zabójstwo wynosił 20 lat więzienia, to został istotnie skrócony ze względu na czynniki, które sąd uznał za łagodzące: jak to, że sprawca nie miał przeszłości kryminalnej, za to dobre perspektywy resocjalizacji, plus to, że przyznał się do winy oraz to, że nie było możliwości udowodnić mu przebiegu zbrodni. Niski wymiar kary wywołał burzę w mediach i niemal powszechne społeczne oburzenie w Australii, wykraczające daleko poza grono osób najbliższych ofierze. Wiele osób publicznych wyrażało swoją niezgodę na werdykt w mediach społecznościowych, bliscy karen wyrażali swoje oburzenie w wywiadach medialnych. Nie wspominając o antonim, który nawoływał do osadzenia ojca na 20 czy 25 lat i zapewniał jak to od pierwszego dnia był pewien, że Bors zabił karen, bo widział to w jego oczach. Sam Bors stał się jedną z najbardziej negatywnie postrzeganych postaci w Australii. W maju prokuratura wniosła apelację od wyroku ze względu na jego nieadekwatność do popełnionego czynu. 6 grudnia 2019 roku sąd apelacyjny wydał wyrok podnoszący orzeczoną wobec Borsa Ristewskiego karę do 13 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 10 latach. W uzasadnieniu wyroku sądu apelacyjnego. Sędzia jako istotny dla sprawy czynnik podniósł brak wyrzutów sumienia wyrażonych przez Borsa na jakimkolwiek etapie sprawy. W uzasadnieniu zostało zawarte również stwierdzenie, że chociaż pozwany nie ma obowiązku ujawnienia w jaki sposób zabił swoją żonę, co mogłoby przynieść odrobinę spokoju jej przyjaciołom i bliskim, to, że tego nie zrobił, ma również bezpośredni związek z kwestią braku u niego wyrzutów sumienia. Podwyższony wyrok również nie był w pełni satysfakcjonujący dla bliskich Karen, ale jest to już wyrok obowiązujący. I najprawdopodobniej ani oni, ani opinia publiczna nigdy nie dowiedzą się, co tak naprawdę stało się w domu państwa ristewskich tamtego poranka 29 czerwca 2016 roku. Opinią publiczną w sprawie Karen bardzo poruszały nie tylko kłamstwa i procesy borsaristewskiego, ale też postawa jego córki, która zawsze stała po stronie ojca. W lutym 2020 roku Sara udzieliła emocjonalnego wywiadu w programie 60 Minutes Australia. Z jej słów wynikało, że nadal darzyła ojca wielką miłością i nie docierało do niej, że mógł świadomie skrzywdzić jej matkę. Jest to kontrowersyjny element tej historii, który niektórzy interpretują jako efekt psychicznej kontroli ojca nad córką, a inni jako naturalny odruch serca dziecka wobec jednego rodzica, który jej pozostał. Na pewno jest to złożona sprawa, którą trudno zrozumieć, nie będąc w takiej sytuacji, i oby nikt z nas nigdy nie musiał w takiej być. Na tym kończą dzisiejszą opowieść o sprawie Karen Ristewski. Zapraszam serdecznie do subskrypcji, do komentowania, klikania łapek w górę. Jak ktoś może i ma ochotę, to bardzo proszę o kawkę na bajkofi. A przede wszystkim zapraszam do wracania na kanał i słuchania, oglądania kolejnych filmów. I wysyłam jak zawsze ciepłe pozdrowienia. Trzymajcie się i do usłyszenia. Papa! Pa.